Cześć. Dzisiaj dla odmiany zagrałem sobie turniej Gladiator 5000. Z racji tego, że później, może wieczorną porą, zagram na stoliku, pomyślałem, że pokażę, jak na niższych stawkach można zagrać turniej. Dobra, zaczynamy. Pierwsza łapa, król 9. Na razie nie mam nic, więc pasuje. Myślę, że długo ten turniej nie potrwa, także pokażę wam przykładowo, jak można w niego grać. No i zapraszam do subskrybowania i łapkowania mojego kanału, a także do śledzenia na bieżąco nowych filmów. Okej, mam parę dziewięć. Powinienem wygrać, to myślę, że wygram. No i wygrałem. Okej, mój stan konta się zrównał z jego. 7-9, serce. Na razie na flopie nie mam nic. Dochodzi druga karta serca. Zobaczymy, co będzie. Sprawdzę, a jednak nic nie mam. Muszę to poczekać. No i przegrywam niestety. Nowa ręka 4-8. Zobaczymy, co mój przeciwnik zrobił i poczekał. Na flopie nie mam nic, żeby coś trafić. Spasował. Okej. 8-8 na ręce. Myślę, że podbije 9 big blindów. Sprawdził, dobrze. Rzucę Alina. Zobaczymy, co zrobi. Jupek 8. Na razie jest moje. Jedna karta do koloru przeciwnika. Jednak wychodzi mniej i wygrywam. Dwójka i z parą ósemek, dziewiątek wygrywam pulę. Robiłem sobie dużo lepszą pozycję teraz od niego. Przejąłem większość jego żetonów. Zobaczymy, jak pójdzie. Jedna karta do koloru. Poczekam. To może dojdzie na końcu kolor. Sprawdzę. 20. Jednak nie dochodzi kolor. Jestem zmuszony to spasować. No i co? No i w nowym rozdaniu. Przeciwnik pasuje, wygrywam bez gry. 10-9 na ręce. Podbijam 3 big blindy. Jedna karta do streeta i para dziewiątek. Podbijemy 90. Przeciwnik co robi? Mój przeciwnik sprawdza. Więc ja poczekam. To mam dwie pary. Zobaczymy, co on zrobi. Ja też poczekam. Wygrywam z dwoma parami. Jedna karta do streeta tu brakowała, jednak dwie pary wystarczyły mi na wygraną. 6 i 5. Jedna karta do streeta, dama czy 7. Spróbuję go zblefować, zobaczymy, co zrobi. Jednak przebił. Sprawdzę do streeta, może będzie, jednak nie dochodzi król. Mój przeciwnik podbija, ja pasuję. W tym momencie mam 2300 żetonów. No, można powiedzieć, że 3 razy tyle, ile on. Teraz jedna karta do streeta mi brakuje. 5 i 2 na ręce. Dalej czekam na jakąś kartę. Dochodzi as. Niestety nie mam nic. Prawdopodobnie będę musiał spasować. Chyba, że mi przeciwnik nie podbije, więc poczekam. Jednak podbija, więc pasuje. Nowa ręka. Król 10. Podbija 9 big blindów. Nie wejdzie. Jednak pasuje. Okej. Okay. Następna ręka 7-2. Podbijam 3 big blindy. Para siódemek. Zobaczymy, co będzie. Podbijam 3 czwarte puli. Sprawdza mój przeciwnik. Może mieć tą damę. Nie wiem, co robić. Na razie poczekam. Zobaczymy, co zrobi na ostatnie ręce. Zwiększam część puli. Sprawdzam, no ale niestety. Udało się wygrać. Przez pomyłkę myślałem, że miał coś lepszego. Dobrze, król 9. Na jego 5-6. Zobaczymy, czy wygram. Jedna karta do koloru mu brakuje. Mam street. No i niestety mam street od asa. Jednak przeciwnik dostaje kolor na ostatniej karcie. I muszę mu oddać jakąś część żetonów. Okej, okay, J9. Podbijam 270. Sprawdza mnie mój przeciwnik. No co, będę musiał podbić te 30, żeby go wyrównać. Para dwójek. Zobaczymy, oby mi doszła jakaś karta i szybko kończymy turniej. Okej, para dziewiątek. Wygrywam. Niestety, z parą dwójek na ręce mój przeciwnik musiał uznać moją wyższość. Wygrywam.